dlaczego wcześniej mnie wyrzucało, że aż podskakiwałem cały z nogami i później lądowałem na seta. Wiecie dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje, jak przy skoku siedzisz. Skaczesz siedząc, to tak się dzieje, że cały wyskakujesz razem z motorem. A spróbujcie sobie na stojaka skakać, wtedy tak się nie dzieje. Nie wyskakujesz cały z motorem, tylko lecisz razem z motorem i lądujesz. Znaczy to będzie widać. A może tak, tak jak najbardziej na nogi. Skoczę najpierw siedząc. Zobaczycie jak wyskoczę. Siedzę sobie. I podskoczyłem razem z nogami. Teraz skoczę stojąc na seta. Sobie stoję. Cały czas na setach miałem nogi. A jak siedziałem i skakałem, to mi podskakiwały te nogi i później lądowały na setach. Więc jak skaczecie, to na stojaka. Wiecie, ze sprzęgłem trochę jest ciężko, ale jednym palcem musicie sobie tak trzymać tylko i sobie dawać radę jednym palcem. Nie próbujcie dwoma, bo nie utrzymacie kierownicy. Nie, normalnie sobie na tylnym kole ląduje, a nie w ubudu, nie wiadomo jak, siedząc. Proszę postarać się jednak. Sobie tak skakałem siedząc. Teraz to fajnie, kurde. Proszę się na to nie wpadłem, żeby na stojaka. I sobie tak siedziałem i skakałem. O, ale czad. Polecę, nie wiem jak wyląduje. Tutaj nie. Wiem wszystko, bo wszystko czuję, kontroluję. Więc na stojaka panu trzeba. Nie ma na siedzonko, pierdu, pierdu. Niestety. I łapy trochę też dostają przy tym jak na stojaka pracujesz. Ale lepiej się jeździ, mówię wam. Ja wam to mówię.
było, a dzisiaj już mi łapy bolą. Widzicie, jak fajnie sobie można pojeździć. Trzeba poćwiczyć tylko po prostu. Trochę poćwiczyć. No to do zobaczyska, trzymajka się. Hej.